Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Witam was serdecznie w świątecznej atmosferze. Zobaczcie, jakie piękne mam tu lampki i postaram się, żeby moje włosy nie zaczepiały jak anielskie włosy o te choinki. Postaram się, żeby było wszystko ok. Kochani, dzisiaj mam dla was I Love Handmade Made in Poland. Coraz więcej marek się odzywa w tym okresie jesienno-zimowym. Coraz bardziej patrzymy po tych stronach na rękodzieło i fajnie, to jest właśnie taki okres, kiedy te rzeczy mają dla nas taką specjalną wartość. Często są świeczki, często są to rzeczy dziergane, robione ręcznie. I dzisiaj będę wam te rzeczy prezentować, więc jak lubicie tę serię, zostawcie mi kciuki do góry, zostańcie koniecznie ze mną, zostawcie mi po sobie ślad w komentarzu, co wam się najbardziej podobało, co wam się nie podobało. Kontakt do wszystkich twórców macie na dole, wszystkie kody zniżkowe, wszystkie informacje, linki macie na dole, więc tam sobie szukajcie, sprawdzajcie. Jak ta seria działa? Twórcy, artyści wysyłają do mnie swoje dzieła, żebym mogła je tutaj zareklamować, zaprezentować. Jest to nieodpłatne. Warunkiem jest to, że to faktycznie musi być robione w Polsce, że to nie jest robione przez jakąś firmę, że to są rzeczy robione po prostu przez malutkie manufaktury, osoby, które zaczynają w tym świecie i które chcą się przebić, chcą pokazać swoją twórczość. Także jak znacie kogoś takiego, chcecie, żeby się tu pokazał, to kontakt jest na dole, możecie zawsze pisać na Instagramie bądź na maile. To co, zaczynamy. Tych paczek jest tutaj naprawdę bardzo dużo, więc odcinek będzie długi, weźcie sobie coś dobrego do picia. Pierwsza paczuszka, dostałam ją już jakiś czas temu. No i słuchajcie, tak. Mam na imię Agata i robię takie cuda. Z igłami w ręku od 6 roku życia w szkole krawieckiej. Szycie, wyszywanie i wszystko, co z tym związane, to moja pasja. Swojego czasu miałam, nawet ciągle mam, ale zaniedbałam kanał na YouTube Agi Szyje. Mieszkam w Irlandii, a tu babeczki nie szyją. Robię tylko dla siebie i przyjaciółek. Wyszywanie umila mi czas, uwielbiam to robić. Wysyłam ci torbę na zakupy do spożywczaka. Sakiewkę na skarby dla małej. Moja Maja też ma taką. I coś, co ostatnio wpadło mi w ręce, biżuteria. Wiem, że to nie twój styl, ale wierzę, że spodoba się córci. Będę wdzięczna, jeżeli spodoba ci to, co robię i polecam się do twojej serii Handmade Made in Poland. Jest też gumka do włosów, bo wiem, że lubisz. Dziękuję ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że komuś się spodoba. Wypatruję filmiku. Agata. Insta Agata Jasica. Agi Szyje tutaj będziecie mieć podlinkowane. Dziękuję serdecznie. Oczywiście Agata nie jest teraz w Polsce, ale jest Polką, która robi coś raczej. Wiecie, o co chodzi. Ja mówię Made in Poland. Agata nie przebywa teraz w Polsce, ale... Wiadomo, o co chodzi, wiadomo, o co chodzi. No to słabo, że nie szyją, ale dobrze, że ty coś szyjesz i możesz tam... Jestem ciekawa, czy w ogóle dziewczyny tam kupują rękodzieło, czy nie, bo wydaje mi się, że na zachodzie jest to popularne. Na pewno tutaj w Niemczech, w Holandii, w Belgii jest to bardzo, bardzo cenione, bo wiem od znajomych i tak dalej. Także tutaj jest ta torba na zakupy. Bardzo dziękuję, jest pięknie uszyta, gruby, fajny materiał. No i zobaczcie na tę podszewkę prześliczną. I tutaj detale, naprawdę... Zadbałaś o detale i jest tutaj też piękny, wyszywany kwiatuszek, wianuszek. Dla małej mam sakiewkę, będzie na skarby, tak, i będzie nosiła ze sobą swoje pieski i kwiatuszki. Takie retro te rzeczy i gumka. I zobaczcie, jak fajnie wygląda gumka. Też jest wyszywana. No śliczne są te rzeczy, takie wiecie, jakbym, jak od babci na wsi, ale w nowoczesnym wydaniu. Przepiękne, dziękuję ci serdecznie. Tu mam jeszcze coś z biżuterii i jest też taka... Zawieszka. Totalnie retro styl. Dzięki, Agata. Kolejna paczucha. Zobaczmy co... Wow! Zaatakowały mnie. W środku list i książka. Małe litery drukowane, wierszykiem opisane. Ale super, bo jesteśmy na etapie liter, ale moja córka nie może zajarzyć, skąd się wzięły nagle małe litery. Duże zna, ale małych nie zna. Zobaczmy. Tu już wiem, że to jest paczka od Beaty. Cześć Karolina, tu Beata Gruszecka-Małek. Z chęcią prezentuję tobie i twoim widzom moją najnowszą książkę edukacyjną. Tym razem małe litery drukowane wierszykiem opisane. Duże litery już zlalą macie, więc i tę przesyłam do kompletu. Mam nadzieję, że dostarczę miłych wrażeń. Ilustrator postarał się, żeby książka była piękna, a ja o to, aby ucząca i ciekawa dla dzieci. W każdym dolnym prawym rogu rozkładówki zamieściliśmy miniaturkę przedstawiającą zarówno dużą, jak i małą drukowaną literkę dla ułatwienia dzieciom i kojarzenia. Zapraszam do lektury. Pozdrawiam ciebie i widzów, dla których przygotowałam rabat. 25% zniżki na zakupy moich książek. Wystarczy podczas zakupów na stronie wierszykiedukacyjne.pl wpisać kod stylizacja. Rabat jest ważny do 15 grudnia. I tu są poprzednie książki Beaty. Mam też tutaj moją dedykację. I tu mamy książkę z literkami. I faktycznie na dole są i małe, i duże, żeby można było skojarzyć. Bardzo fajnie, jesteśmy na etapie liter, więc na maksa nam się przyda. Dzięki serdeczne. Kolejna rzecz do Made in Poland. Panna rysuje.
Tak się czuję, jakby było już święta, jak patrzę na to tło. Cześć, bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania się. Jestem Sylwia. W sieci tworzę jako panna rysuję. Uwielbiam listy pisane odręcznie. Uwielbiam! Czasami nie mogę czegoś przeczytać, ale kocham. Na co dzień pracuję jako grafik komputerowy. Tworzenie wszelkiego rodzaju materiałów graficznych zajmuje się dłuższy czas, ale dopiero podczas pandemii odkryłam, jak wiele przyjemności daje mi tworzenie kolaży. Z elementów, które początkowo są z innych bajek, powstaje zupełnie nowy obraz, nowa historia. Niedawno zaczęłam dzielić się swoimi pracami w serwisie Pakamera. Wystawione tam kolaże to gotowe, stworzone przeze mnie kompozycje. Jednak tworzę też personalizowane plakaty. Na taki kolaż składają się elementy związane z zainteresowaniami, pasjami danej osoby, czy jej wizerunek, ulubione rzeczy i kolory. Specjalnie dla Ciebie stworzyłam taki niepowtarzalny plakat. Dla Twoich obserwatorów przekazuję kod stylizacji 10, który daje 10% zniżki do końca listopada na wszystkie plakaty 30x40 lub większe. Rabat obowiązuje zarówno na personalizowane kolaże, jak i gotowe kompozycje. Zapraszam do mojego świata na Facebooku, Instagramie i Pakamera. Dziękuję bardzo. No i otwieramy. O, jak pięknie! Jak pięknie! Wow! Podoba mi się. 100% mój styl, co? Mega mi się podoba. Dziękuję Ci serdecznie. Mega mi się podoba. Jeszcze z moją biżuterią i moje ulubione kolory. Dziękuję. Na pewno oprawię i powieszę u siebie w pokoju. Mega. Czekajcie, łyk kawy. Bo gadam jak najęta. I możemy lecieć dalej. Coś ciężkiego. Coś ładnie pachnie. A ja lubię świeczki. I na jesień i w ogóle White Flame Candles. Zaraz, chyba ze złej strony otworzyłam. Mam tutaj świeczunie, piękne opakowania. Świeczek nigdy za wiele, tym bardziej na tę porę roku. O, i jest też list, dobrze. Mam 4 świeczki i woski. Cześć! Mam na imię Dominika i moim hobby są świece i aromaterapia. Od jakiegoś czasu zajmuję się wyrobem sojowych świec i wosków zapachowych. Wraz z pomocą mojego partnera otworzyłam sklep online, gdzie oferuję moje rękodzieło. Przesyłam Ci niektóre z naszych zapachów i mam nadzieję, że się spodobają. Dla Twoich widzów przygotowałam kod zniżkowy 10% na cały asortyment ważny do końca grudnia. Na hasło stylizację 10. White Flame, dziękujemy za zaufanie. I tutaj jest też napisane, jak dbać o taką świecę, jak palić taką świecę. Świece należy odpalać tak, aby uzyskały pełny basen. Basen się to nazywa, aż rozpuści się cała górna powierzchnia. Nie zalecamy palić świecy dłużej niż 3-4 godziny. Przecinanie knota, nierówna powierzchnia, pocenie się świecy, naczynie się nagrzewa. Wielkość pomieszczenia też ma zapach. W pomieszczeniu nie powinno być przeciągu. Także tutaj są wszystkie informacje dotyczące palenia tych świec. Pumpkin Spice. Ja jeszcze jestem trochę w jesieni. Mimo, że mam tutaj tło, jakie mam, to jeszcze, mówię Wam, jeszcze mam jesień w głowie. Jak to pachnie! Ale ostro, jak pierniczki pumpkinowe. Powąchajcie, dziewczyny. Tutaj czuć normalnie tą gałkę muszkatołową. O, ładne. Nie? Chwila relaksu. Kwiaty, piżmo i wanilia. Dużo piżma. Ale taki klimat spa, makadamia, kakao, masło i orzech. To jest mój zapach. To jest tak, jak chcecie coś słodkiego, gorącą czekoladę czuć, kupcie sobie makadamia. Zarąbisty zapach. Zachodnia grusza. Bardzo soczysta. Wiecie, że Ariana Grande wydała perfumy o zapachu gruszki? Ja dopiero ostatnio się dowiedziałam. Piękna. Jeszcze mam tutaj śliwkę i paczulę. Wywącham wszystko, słuchajcie, dzisiaj. Śliwka i paczula. Też ładnie. A tutaj mam limonka i mango. Tylko ta to pachnie trochę tak orientalnie, nie? I limonka i mango. O, wakacyjny zapach. To do palenia w wakacje. O, no to ładnie. Super. Dziękuję bardzo za wszystkie świece. Ja zawsze się cieszę z zapachów. Kolejna paczucha. Kolejna paczka. Mamy tu świetny humor, słuchajcie. Świetny humor. A co to jest? Najpierw widzę moje zdjęcie. Cóż to jest za list? I list? Cześć Karolina, jestem Patrycja, pracuję w małym startupie, w którym tworzymy personalizowane bajki dla dzieci i nie tylko. Co powiesz na przygodę w bajce? Dla Ciebie i Darka przygotowałam nasze bestsellerowe książki oraz przedpremierowe książkę świąteczną dla dwójki. Dla widzów mam 15% zniżki z kodem stylizację. Dziękuję Ci za ponad 10 lat wspaniałej działalności na YouTube. Patrycja z Jestem w bajce. I otwieram, słuchajcie, tą bajkę. Ja ogólnie takie książki personalizowane mam. Zamawiałam dla Lali taką książkę Przygoda w dżungli. Zamawialiśmy Psi Patrol. Zamawiałam chyba Pepe też, ale z takiej jakiejś niemieckiej stronki, która mi się wyświetliła na Instagramie. Ogólnie z przesyłką to wychodzi bardzo drogo, bo to wychodzi z Niemiec 150 zł za książkę. Także dużo daliśmy. Karolina we Wróżkolandii, Karolina Darek i zaginione listy do Świętego Mikołaja i Darek mistrz samochodu. Kurde, jakie śmieszne. Ale to mnie interesuje, zobaczcie jak ja wyglądam. Patrzcie na to.
Karolina we Wróżkolandii. Dobra, dedykacja jest. Jestem wróżka. O, nie wierzę. Leżę tu w łóżku. Mój kłeb wystaje. Ale moje włosy są pięknie wycięte. Zarąbiste, no. Córa będzie mi pytała, gdzie ona jest. Mega, mega ta książka. Jestem tutaj na każdej stronie. Super. Darek, mistrz samochodu. Patrzcie, jest i Darek. No, będziemy dzisiaj czytać. I jeszcze trzecie jest o nas i zaginione listy do świętego Mikołaja. Proszę bardzo, jesteśmy tu. I to jest jeszcze nasze wspólne zdjęcie, wiem które. Super, dziękuję wam serdecznie za przesłanie tych książek. Będziemy czytać i na pewno dla córki też zamówimy. Broszka Beats. I mam, słuchajcie, liścik Karolina. Jestem Magda, tworzę jednoosobową polską markę Broszka Beats. Wszystkie produkty wykonywane są przeze mnie ze starannością i dbałością o detale. Jestem mało początkującą marką i bardzo mi miło, że mogę podzielić się z tobą i twoimi widzami moimi produktami. Kod. Jestem od Karo. Daję 10% zniżki na całe zamówienie. Kod jest ważny przez 60 dni. Phone Charm. Zawieszki do telefonu to ciekawa ozdoba, urozmaicenie zdjęcia, ale też bezpieczeństwo. Jest zawsze za co złapać, gdy telefon przypadkowo wypada nam z ręki, czyli mi standardowo 2 razy dziennie. Zawieszka przewieszona przez nadgarstek to pewność, że nie zostanie nam przez nikogo wyrwany, na przykład w zatłoczonej komunikacji miejskiej. Bransoletki szczęścia, to, które ci wysłałam, są zrobione z jedwabiu i naturalnych kamieni. Fioletowa posiada ametysty, czerwona zawiera granat. Niebieska ma w sobie szafirę. Podczas zakładania należy je związać na 3 supełki i nosić, dopóki samoistnie się zerwą. Buziaki, Broszka Beats. Broszka Beats. Znajdziesz mnie na Insta. I otwieram. Haha. No, widziałam twój profil. Oglądałam. Uj, mam tutaj trochę tego. Zobaczcie, jakie fajne. Super. Ten mi się podoba, ten chcę przyczepić. Jak to się przyczepia? Muszę to odrosknić. O etui muszę zaczepić, bo o iPhone się nie da. Ale pamiętam, że kiedyś jakiś telefon zaczepiałam, słuchajcie. Były, nie? O jakąś Motorola zaczepiałam właśnie koraliki. Ja sobie zaczepię tutaj. Śliczne. Śliczne. Dziękuję ci bardzo. Oczywiście córka mi teraz będzie tutaj węszyła, co to jest. I będzie chciała mi to zabrać dla swoich piesków. Ale faktycznie, zobaczcie. I można spokojnie trzymać w ręku i nie ciągnie się, prawda? Nie jest za krótkie, żeby ten telefon trzymać w ręku. Wkurza mnie ten iPhone, że jest taki wielki, ale z drugiej strony potrzebuję dużego wyświetlacza. Czasem jak składam filmy w telefonie, też się nieraz zdarza. Ale bardzo ładnie to wygląda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za przesłanie koralików. Zobaczmy jeszcze tutaj. Czy są czarne? Na wieczór, na wyjście. Są jeszcze takie koraliki. I tutaj są te bransoletki, które nosimy aż do zerwania. Na sznureczku i robimy 3 supełki. Tak wyglądają. Okej, to mam związaną na 3 razy faktycznie. W Stanach właśnie są teraz popularne te bransoletki, które są na stałe przyczepiane i to się nazywa chyba bracelet tattoo, coś takiego. I tego, to też niby nie da się tego nigdy ściągnąć. Czyli to unosimy, aż sama odpadnie. Dziękuję, bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję ci za przesyłkę. Macie na dole kontakt do Broszka Beats. Te sobie chowam na później. Otwieram kolejną. Tutaj mam 2 koperty. Tutaj podejrzewam, że jakaś łapówka zaklejona. O, zostaw więcej miejsca, jestem w ciąży. Notatki z pierwszych dni. Zostaw więcej miejsca, dziecko w foteliku. Zobaczcie, naklejki. No i dobra, sprawdzimy, o co chodzi. Droga Karolina, bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować tobie i twoim widzom moje produkty. Mam na imię Dorota, jestem mamą 2 małych dziewczynek. Na co dzień pracuję w korporacji, a po pracy zajmuję się działalnością gospodarczą, w ramach której dzielę się swoją wiedzą i tworzę nietypowe rzeczy łączące różne funkcje. Moim pierwszym projektem był notatniko-poradnik dla kobiet w ciąży, notatki z pierwszych dni, do którego stworzenia zainspirowała mnie moja pierwsza córka, a do jego wydania moja bratowa. 2 lata temu wziąłem udział w konkursie korekty tekstu, dzięki czemu odkryłam moją miłość do języka polskiego. Co znajdziesz w paczce? Notatniko-poradnik dla kobiet w ciąży, opracowany z położną i trenerką zdrowia kobiet. Oprócz miejsca na zapiski jest sporo wskazówek dotyczących przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku, w tym mój autorski mini-poradnik dla zagubionych, czyli zbiór najważniejszych informacji na temat przygotowania się do porodu oraz opieki nad maluszkiem. Jest to świetny sposób na prowadzenie bieżących zapisków, które staną się bezcenną pamiątką. Część poradnikowa w formie e-booka niedawno się ukazała na Empiku. To najpierw otworzę ten notatnik i powiem wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie zapisywałam sobie dokładnych momentów, kiedy moje dziecko powiedziało mama, kiedy zrobiła co, kiedy się czegoś nauczyła. Zapisujcie, dziewczyny, takie rzeczy. Tak wygląda ten notatnik, pamiętnik mamy. I jeżeli nawet nie kupicie tego
tego notatnika, to możecie w jakimkolwiek innym. Bardzo ładnie jest wydane. Tutaj jest w formie bullet journala, można robić sobie notatki, tabelki, ważne notatki. A tutaj jest podzielone na tygodnie. Pamiętam, jak nie umiałam określić tych tygodni, miesięcy, wyliczać tego. Ja siedziałam w aplikacji z kolei. Co zabrać do szpitala, lista. Bardzo, bardzo fajne. Sprawdzanie, czy dziecko oddycha. Tak. Trudności w logicznym myśleniu, baby brain. O tak. Zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie, rozejście mięśni brzucha. Ruchy fantomowe, skurcze, duży brzuch. No tutaj wszystko jest, słuchajcie, o połogu. Powiem wam, gdybym miała wtedy taki notatnik, na pewno byłabym spokojniejsza, bo ja bardzo, bardzo, bardzo źle wspominam pierwszy miesiąc, bo zostałam sama, że się wrzuciłam, zostałam wrzucona na głęboką wodę, wszyscy mówili, jest, łatwo będzie. Wcale nie było łatwo. I myślę, że taki poradnik, taki notatnik może wam pomóc. Jeżeli jesteście w ciąży lub znacie kogoś, kto jest, to notatnik, notatki z pierwszych dni, pewnie dla mam, które będą pierwszy raz po prostu rodzić. No i też zapisywać sobie rzeczy na temat swojego dziecka, jakieś, wiecie, pierwsze właśnie kroki, pierwsze te takie kroki milowe. Kalendarz tygodniowy z poprawną polszczyzną, idealny do uczenia się przy okazji. Odrywane karty z hasłem na każdy tydzień zawierają miejsce na notatki, a listy to do na odwrocie kart pomagają nam wykorzystać papier, zaplanować zakupy czy pakowanie się na wyjazd. Można umocować go na przykład na lodówce dzięki taśmie magnetycznej. Już patrzę. Ja lubię takie papiernicze rzeczy. Tak wygląda. Kalendarz tygodniowy z poprawną płaszczyzną. Super, jak pisać, to jest coś dla mnie. Jak używać jak i który, tudzież i oraz też, dziubek, krwiobieg, dżem. Super, i z drugiej strony mamy listę to do. Genialne. I też możecie sobie tutaj zapisywać, co się danego dnia dzieje. Trzymać na lodówce, u mnie pewnie długo na lodówce nie powisi, bo dziecko ściągnie, ale jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Ja zostawiam sobie w pracy, będę z dziewczynami czytać co tydzień. Wielorazowe naklejki na szybę samochodu, zostaw więcej miejsca. Ten pomysł rósł we mnie wraz z dzieckiem, opracowałam dwa rodzaje naklejek, jestem w ciąży i dziecko w foteliku. Mają na celu poinformowanie innych uczestników ruchu o tym, żeby nie parkować zbyt blisko. Sama jako mama kilka razy doświadczyłam przykrych sytuacji, gdy nie miałam jak wejść do samochodu w 8 miesiącu ciąży albo z maluchem w foteliku. Mam nadzieję, że spodoba się przesyłka ode mnie. Dla widzów przygotowałam specjalną ofertę, 20% zniżki na produkty niecyfrowe, ważną do 31 marca, no to aż do końca marca macie link i kod poniżej. Dziewczyny, jesteście w ciąży, znacie kogoś w ciąży, wiecie gdzie iść, super produkty, jesteś bardzo, bardzo kreatywną osobą. Kolejna paczuszka i kolejny list. Droga Karolina, od jakiegoś roku obserwuję twój kanał na YouTube, spodobał mi się pomysł na reklamowanie polskich twórców, czyli Made in Poland. Moja siostra jako dla hobby wykonuje na szydełku różne zabawki z miękkim wypełnieniem. W jej dotychczasowym dorobku znajdują się misie, laleczki, żyrawki. Myślę, że warto pochwalić się takim talentem. Jedną z zabawek podsyłam, żeby zaprezentować, co potrafi moja siostra. Myślę, że ci się spodoba. Serdecznie pozdrawiam, Milena. Adres mailowy mojej siostry. I Milena zrobiła coś takiego, jak kocham takie. Ja już wam mówiłam, że ja przeżywam z moim dzieckiem moje drugie dzieciństwo. Zabawki, zabawy. Ja się tak cieszę z takich rzeczy. Piękne. Faktycznie mięciutkie, mimo że wiecie, mimo że sznurek jest, wiadomo, że sztywniejszy, to w środku wypełnienie jest miłe. Bardzo fajne. Jaki śmieszny on jest. Śmieszna ta żyrawka. Przepiękne. Dziękuję bardzo. Przekazuję Lali. Ubranie. Zobaczcie, jak wszystko wykonane, jakie detale. Super pomysł na prezent, dziewczyny i chłopaki. Chyba tak. Chyba jesteśmy w połowie. Długi mam odcinek dzisiaj. Misiołki. Cześć Karolina, mam na imię Martyna, od ponad roku szyję ubrania dla najmłodszych. Pomysł na misiołki zrodził się z dnia na dzień, jestem mamą 3-latka i chciałam pogodzić ze sobą pracę, opiekę nad synem i domem. Ubrania, które szyję, są wykonane z najwyższej jakości materiałów i staram się, by każda rzecz była jedyna, wyjątkowa i niepowtarzalna. Projekt każdej rzeczy ustalam z klientem, co sprawia, że wspólnie tworzymy ubranie. Posiadam duży wybór wzorów i kolorów materiałów. Dla twojej córki uszyłam dres, ale nie taki zwyczajny, lecz z okrągłą kieszenią oraz czapkę i chustę. Mam nadzieję, że będą się dobrze nosić. Dla twoich widzów przekazuję rabat na hasło stylizację. Minus 10. I sprawdźmy misiołki. Och, jak to jest cudnie zapakowane w ogóle. Misiaczki, naklejeczki. Takie retro. Czekajcie, zacznę tutaj od mniejszej paczuszki. Jakie śliczne. O, jakie piękne. Jakie to jest śliczne, jak to jest pięknie uszyte. I jakie uszy, zobaczcie. Wyglądają bardzo realistycznie. Do tego chustka. Cudowna jest po prostu. Taka retro. Ślicznie.
tutaj co coś mam. A, mam tutaj naklejeczki z misiami, misiołki. Prać ręcznie, unikatowe ubranka dla najmłodszych. Mam tu mnóstwo naklejek z miśkami. Odkładam dla Lali. Dziękuję za zaufanie. Okej, zobaczmy ten wzór. Już mi się podoba. Tu mamy dżunglę, słuchajcie, jest dresik. O, i jest bluza. Ale piękna bluza, sama taką chcę. A czy nie szyjesz dla dorosłych? Zobaczcie, jaka kieszeń. Tutaj będzie można schować tyle skarbów. Fantastyczna jest ta kieszeń, jest duża. I można tu schować mnóstwo zabawek. Lala będzie zachwycona, bo sobie schowa swoje pieski. O tak, i nie jest za gruba, jest taki cieniutki, miły ten dresik. Przyjemny, śliczny wzór. Bardzo fajny kolejny pomysł na prezent dla dzieci. Oczywiście dzieci się nie ucieszą z ubrania, ale rodzice się ucieszą. Dziękuję Ci serdecznie, coś pięknego, boskie są. Kolejny list. Cześć Karolina, nazywam się Kinga. Eko Kinga, gdyż lubię szyć ze starych ubrań, zwłaszcza z dżinsu. Od kilku lat zajmuję się szyciem dodatków takich jak plecaki, torebki, saszetki, pokrowce oraz inne małe funkcjonalne akcesoria. Chciałabym Ci zaprezentować kilka z nich. Okrągłą torebkę z frędzlami w kolorze głębokiej butelkowej zieleni, plecak jednokieszeniowy zapinany na suwak, uszyty z kawałków dżinsowych oraz małą saszetkę, popularnie nazywaną nerką. Wszystkie produkty projektuję i wykonuję sama. Każdy jest unikalny, niepowtarzalny. Oprócz tego, że szyję, to również dziergam na szydełku. W paczce znajdziesz giga długi szalik z włóczki z poprutych swetrów i szalików. Z okazji Twojej inicjatywy promowania polskiego rękodzieła załączam także kod rabatowy minus 15 na cały asortyment w moim sklepie internetowym ekokinga.pl, który jest ważny do końca tego roku. Kod STYL15. Pozdrawiam serdecznie Kinga. Wszystkie swoje produkty pakuję w torebki z firanek. Możesz je używać w dowolny sposób. Są moją alternatywą dla zwykłych foliówek. Ok, zaczynamy od breloków. Takich z jeansem, takie fajne sprzączki. Dalej faktycznie mam torebkę z firanki. To jest taki pomysł w ogóle. Mamy tutaj jeansową torbę z taką podszewką. Wszystko ekologiczne. Zobaczcie, jak zaprojektowane. Mega fajny, rockowy styl. Super jest ten łańcuch. Zobaczcie. Eko Kinga. I mamy tutaj plecak. Wow, jaki solidny w ogóle. Mamy tutaj plecak. Stwierdziłyśmy, że to jest styl bardzo, bardzo grunge'owy, słuchajcie. Bardzo grunge'owy. I że widzimy ten plecak na Woodstocku. Bardzo solidnie uszyty, duży plecak. Kolejna firanka. Rzeczywiście można to wykorzystać później na jakieś, nie wiem, warzywa nawet. I taka torebka. Bardzo na czasie, bardzo na czasie. Widzę takie torebki teraz wszędzie w sieciówach. To jest nerka akurat. Ale naprawdę są wszędzie takie torebki teraz. Wrócił ten jeans. Zobaczcie, połączenie. Bardzo, bardzo na czasie. No, mega. I jeszcze jedna paczka. Siu. I to jest chyba ten włóczkowy, długi szal. Kojarzy mi się to, słuchajcie, z Pippi Langstrumpf. Jak miała taki długi, długi, długi szalik. Naprawdę tak mi się kojarzy. Jestem Pippi Langstrumpf, naprawdę. Jestem Pippi Langstrumpf. Jest czaderski. Jest czaderski. Naprawdę. Każdy z innej włóczki. Tak mi się kojarzy z tą bajką. Uwielbiałam. Ja byłam Pippi Langstrumpf. W moich marzeniach. Dziękuję Ci bardzo, Eko Kinga. Kontakt macie na dole. Uff, ten odcinek jest tak długi, słuchajcie, że nam padła normalnie bateria. Się przegrzała. No i mam anielski włos. To był mój anielski włos na dzisiaj. Okej, okay, kolejna paczka. Mam jeszcze dwie po tej. Także długi odcinek. Dużo fajnych rzeczy. O, kimono! Jak pięknie pachnie. Moje customowe kimono, zaraz Wam pokażę, tylko przeczytam. Martyna mi zrobiła. Cześć Karola, mam nadzieję, że kimono Ci się spodoba. Starałam się, aby było wyjątkowe jak jego właścicielka, bardzo mi miło. Cieszę się, że wybrałaś motyw motyla, ma niezwykłe znaczenie, nieśmiertelność, odrodzenie, droga do lepszych zmian. Jestem Ci wdzięczna, że mogłam znów coś zmalować, oby się nosiło. Dla wszystkich Twoich odbiorców, którzy złożą zamówienie, użyją kodu STYLIZACJA25, jest 25% zniżki do każdego customu i wyceny złożonej w 2022 roku. Cały rok 2023 10% zniżki. Zamówienia zbieram na DM Wolf Peculiard. Martyna, jeżeli śledzicie tę serię, to widzieliście już tą wspaniałą kurtkę z czachą, którą dostałam od Martyny wcześniej, także nadal ją noszę, możecie widzieć mnie gdzieś tam na łobuzach w tej kurtce. Jak dbać o kimono? Pranie tylko ręczne do 30 stopni, bez pocierania czy gniecenia, nie moczymy customu długo, 1-2 minutki wyciągamy, zostawiamy na wieszaku do ocieknięcia, rękodzieło nie na druk, odpowiednia pielęgnacja jest niezwykle ważna. Także tutaj mam jeszcze uloteczki, już Wam pokazuję kimono. I jest, słuchajcie, solidne, ciężkie. W takim kimonie można chodzić normalnie, wiecie, nie tylko, że po domu, ale wszędzie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Piękne barwy wybrałaś. Widziałam już podgląd na Twoim Insta. Zaraz Wam pokażę również na sobie, jak wygląda.
Uwielbiam rękodzieło, to wszystko jest ręcznie malowane. Słuchajcie, możecie wybrać, czy ma być namalowane z przodu, z tyłu, ilość tych motyli, czy jakichś innych nadruków, możecie sobie nawet czachę zamówić, czy jakąś twarz kobiecą. Bosko, naprawdę bosko i pięknie wykonane kimono. Także dziękuję Ci serdecznie, będę w nim często chodzić, uwielbiam takie rzeczy. Kolejna paczucha, Knit Hood, handmade. Hej Karo, bardzo dziękuję Ci za możliwość przesłania Ci mojej twórczości. Jestem Zuza i kocham robić na drutach, tak jak moja mama. Od wielu lat jest to moja pasja, a 2 miesiące temu postanowiłam rzucić pracę w korporacji i robić to, co kocham. I to mi się podoba. Nie to, że wszyscy macie rzucać pracę, ale robić to, co się kocha, realizować swoje pasje, to jest coś niesamowitego. Wprowadziłam do sprzedaży ręcznie dziergane czapki, które dziś Tobie przesyłam. Dziergam wyłącznie z naturalnych materiałów. Przesyłam czapki wykonane w 100% z wełny peruwiańskiej. Na moim profilu można obejrzeć, co robię. Knit Hood, tam przyjmuję również zamówienia. Dla Twoich odbiorców przygotowałam zniżkę 10 zł na każde zamówienie. Wystarczy w wiadomości napisać jestem od Karoliny. Zniżka będzie obowiązywać przez miesiąc od publikacji filmu. Ściskam Zuza, Knit Hood, Handmade Knitwear. Jest pięknie zapakowana z suszonymi kwiatami. Wow, jaki mam zapas czapek. Zobaczcie. Jaki mam zapas czapek na zimę, a zaczęłam się za czapkami rozglądać w tym roku i są tak fajnie wykonane, są tak mięciusieńkie. O tak, coś co lubię, nudziaki, coś co lubię, słuchajcie. Ale piękne, wow, zobaczcie, pokażę Wam wszystkie. Ale ładne, zobaczcie, jakie połączenia kolorystyczne. Na maksa mi się podobają. Jestem zachwycona, będziecie mnie w tych czapkach widzieć często. Jest to na pewno fajna alternatywa dla drogich czapek, które są teraz w polskich markach, bo wiecie, że w tych polskich markach są... No jak widzę te ceny, no wiem, że jest rękodzieło plus jeszcze zarobek. Tutaj macie na pewno lepszą cenę i wykonanie jest fantastyczne. Fantastyczne. Cieplutka czapa, mega. Bardzo mi się podoba. Ja jestem zachwycona. Piękne są, co? Super, ale się cieszę. Ten odcinek długo, długo nagrywamy, już ostatnia paczka. Wow, lalki! Wow, czekaj, muszę pokazać całości. Lale, lale tu są. Wow, czekajcie, muszę najpierw sobie wyciągnąć opis, zanim tu do tych lalek zajrzę w ogóle. O co tu chodzi? Instrukcja. Cześć, z tej strony Natalia Zych, jestem młodą twórczynią z Polski, autorką plakatów, na które właśnie patrzysz. W ilustracji lubię skupiać się na dynamice, kolorach i teksturach. Podczas tworzenia serii grafik dla Kakali moim głównym wyzwaniem było stworzenie subtelnego symbolu, który będzie nawiązywał do tematu równości i promowania unikatowości. Zdecydowałam się na motyle z ich nieskończonymi wersjami wzorów, kolorów, wszystkie tak samo piękne. Obrazy magazynują się w naszej pamięci od najmłodszych lat. Myślę, że to jest ważne, aby dzieci były otoczone zróżnicowanymi portretami postaci człowieka. Dla niektórych dzieci to będzie okazja do poznania szerszego świata i piękna odnajdywanego w różnorodności, dla innych szansa na bycie zauważonym i uwzględnionym. Wybrałam postacie, które mogą rezonować z dziećmi paletą kolorów. Tym sposobem wypełnią ich spokojem i ciepłem. Możesz się dowiedzieć więcej o mnie i moich projektach artystycznych na Instagramie Natalii Unni. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem tych ilustracji. Wybierz rączki i nóżki, które chcesz przyczepić do zabawki. Przyłóż wstążeczkę przez pętelkę, zawiąż na kokardkę. Gotowe miłej zabawy. Wow. Słowniczek, amputacja, osoba z niepełnosprawnością, rehabilitacja, proteza, ekofakty o lalce Kakala, bawełna organiczna, przyjazne środowisku druk na bawełnie, certyfikaty, wysoka odporność na spieranie, wysoka odporność na bleknięcie, bez plastiku w materiale, wierzchnim i włosach, tektura pochodząca z recyklingu, produkt, przez który przy ekspozycji na światło, powietrze, wilgoć rozkłada się naturalnych mikroelementów występujących w przyrodzie. Mogą zostać złożone, wykorzystane jako składniki nowego materiału, lokalna produkcja w Europie, niższe koszty, nie zawiera plastiku powstałych na bazie ropy naftowej. Zobaczcie, jakie tu są piękne grafiki. Piękne po prostu. Cudeńka. Cudeńka, naprawdę. I tutaj jest o lalkach. Jesteśmy małą polską marką z wielką pasją. Zajmujemy się produkcją zabawek edukacyjnych na miarę świata bez podziałów. Zobaczcie. W ofercie posiadamy 7 lalek i 5 wariantów etnicznych. Każda z nich oprócz miłej, uśmiechniętej buzi i kolorowych włosów posiada w zestawie rączkę i nóżkę z protezą. Elementy te można swobodnie wymieniać za pomocą wstążeczek. Lalki są idealnym narzędziem do poruszania dziećmi tematu niepełnosprawności oraz różnic w wyglądzie. Pomagają pielęgnować wrażliwość i akceptację tak ważną, potrzebną w dzisiejszym świecie. Wow. Idealny na prezent. Mamy dla Twoich obserwatorek specjalny kod rabatowy. Kod LOVE. Ważny do 31 grudnia.
Proszę bardzo, macie też na dole. Jak to jest wszystko, słuchajcie, zaprojektowane, to jest szok. To jest po prostu szok. Tu jest zestaw cały. To są opakowania od tych lalek. Zobaczcie, tak wyglądają. I tu mamy lalki. Tutaj mają, widzicie, przewiązane nóżki i rączki i można je odwiązywać. Powiem wam szczerze, jestem w ogromnym szoku i pod ogromnym wrażeniem pomysłu i przesłania. Tutaj są też właśnie inne rączki, nóżki do przyczepiania, protezy. Zobaczcie, można przyczepiać. Wow. Nie wiem, co powiedzieć, jestem w szoku po prostu, jestem w ogromnym szoku. Jeżeli chodzi o waszą pomysłowość, o właśnie o przekaz, o przesłanie, o piękne przesłanie i mamy tu kolejny pomysł na prezent dla dziecka, szczególnie dla dziecka już właśnie w wieku przedszkolnym, które zaczyna zadawać pytania, a dlaczego ta pani jest na wózku, a dlaczego ta pani tak chodzi, a dlaczego ta pani tak wygląda. Piękny przekaz. Aż mi ciary przeszły, powiem wam, aż mi ciary przeszły, lalki są śliczne. I możecie zamawiać dla swoich dzieciaków, czy na prezent dla dziecka. Piękny pomysł na prezent, świetnie są wykonane. Aż mi zabrakło słów pod koniec, słuchajcie. Uważam, że ten odcinek w ogóle przebiegł nam w takiej miłej atmosferze. Dużo ciekawych, inspirujących produktów. Linki do artystów macie na dole. Zbliża się sezon świąteczny, zbliża się sezon prezentowy. Macie tu mnóstwo inspiracji na prezenty z Polski. Nie zawsze trzeba kupować prezenty wielkich marek, wielkich korporacji. Czasami można zainwestować i wspomóc osoby, które po prostu robią to z pasji, z miłości do tworzenia. Także gratuluję wszystkim twórcom, których dzisiaj tutaj pokazałam. Robicie niesamowitą robotę, piękne rzeczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak jesteście artystami, którzy chcą się zaprezentować, to kontakt macie na dole i widzimy się już w następnym I Love Handmade pewnie za miesiąc. Buziaki i trzymajcie się. Pa, pa.